Słowo Boże wyraźnie uczy nas, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. Wystarczy, że uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz raz na zawsze zbawiony. Przestań ufać sobie, zaufaj Jezusowi Chrystusowi, bo On za ciebie umarł na krzyżu Golgoty. Jeśli uwierzysz w Niego, twoje wszystkie grzechy będą raz na zawsze zgładzone i nie będziesz już miał żadnej świadomości grzechu, bo tak mówi nam Słowo Boże w Hebrajczyków, liście Hebrajczyków, liście do Hebrajczyków. Niestety są pewni niegodziwi ludzie, którzy nie uznają tego, co Pan Jezus Chrystus uczył, gdy mówił, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne i nie uznają tego, że Jezus mówił prawdę, tylko próbują z Pana Jezusa zrobić kłamcę i nauczają utracalności i zbawienia. Tacy niegodziwi ludzie posuwają się nawet do tego, że używają Biblii, wyrwanych z kontekstu fragmentów, żeby dokonywać oszustwa. I takim jednym z miejsc jest Jana 8, rozdział 31, werset. Mówił tedy Jezus do tych Żydów, co mu uwierzyli, jeśli wy zostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Jeżeli trwacie w moim słowie, jesteście prawdziwie moimi uczniami. To kolejny przykład nieuczciwego albo nieuważnego czytania Pisma Świętego przez tych, którzy posługują się tym fragmentem, żeby uczynić z Jezusa kłamcę. Pan Jezus mówił prawdę, gdy powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. I to wystarczy, żeby uwierzyć Panu Jezusowi i mieć życie wieczne, być zbawionym raz na zawsze, niezależnie od własnych uczynków, na podstawie doskonałego dzieła ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus w Jana 8, rozdział 31, werset mówi o uczniostwie, a nie o zbawieniu. To są dwie różne sprawy. Uczniostwo jest czym innym, zbawienie jest czym innym. To znaczy, że zbawienie to jest tak jakby egzamin wstępny do tego, żeby zostać uczniem. I jeśli ktoś nielegalnie dostaje się do uczelni, nie zdając egzaminów wstępnych, to i tak nie dostanie potem na koniec dyplomu, bo nie miał egzaminów wstępnych, nie zdał matury. Więc taką maturą albo egzaminem ósmoklasisty, mówiąc na polskie warunki obecnie występujące, albo kiedyś wcześniej egzaminem gimnazjalisty, jest uwierzenie Panu Jezusowi Chrystusowi. Żeby zostać legalnie uczniem Pana Jezusa, żeby prawnie zostać uczniem Pana Jezusa, żeby prawnie zostać uczniem Pana Jezusa Chrystusa, to najpierw trzeba uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi i być zbawionym raz na zawsze. Niektórzy próbują inną drogą stać się uczniem Pana Jezusa i na przykład wybierają Jego niektóre wypowiedzi i starają się je naśladować, ale nie wierzą w Pana Jezusa Chrystusa jako jedynego prawdziwego Boga, jedynego prawdziwego Zbawiciela, jedynego wystarczającego, doskonale złożonego przez Boga baranka Bożego, który zgładził wszystkie grzechy wszystkich ludzi wierzących Mu. Więc tutaj wyraźnie widzimy pewnego rodzaju celowe nadużycie. Diabeł zachęca ludzi, żeby dostawali się na studia bez matury. Mówię przenośnie. Diabeł zachęca, żeby ludzie dostawali się do liceum bez egzaminu ósmoklasisty. Diabeł zachęca, żeby ludzie dostawali się do chrześcijaństwa bez uwierzenia w Boga. Bez uwierzenia Bogu, bez zaufania Bogu. To jest najbardziej porażający pomysł, być praktykującym niewierzącym, praktycznie niewierzącym. Więc to jest najgorsza grupa wyznawcy bez życia wiecznego. Po co tam się pchać, zawracać głowę? Po co być tym wyznawcą? W jakim celu? No właśnie to jest bez sensu. Najbardziej pożałowania godni ludzie idą do piekła, a zajmują się chrześcijaństwem czasami całe życie. Po co? Szkoda nerw, szkoda czasu, jedzcie i pijcie, bo jutro pomrzecie. Tak mówi apostoł Paweł w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian.
skoro nie masz pewności zbawienia i nie chcesz uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi, to jedz i pij, bo jutro pomrzesz i byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. Ale jeśli mogę ci coś poradzić, to radzę ci, uwierz w Pana Jezusa i bądź zbawiony. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi, przestań ufać sobie. Zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony. Nie musisz potem być uczniem. Możesz potem być uczniem. Uczniostwo nie jest opcją, jest naturalną konsekwencją po uwierzeniu, ale nie jest wymagane do zbawienia. Możesz zacząć uczniostwo, będąc już w niebie i będąc już zbawionym, i tam zacząć pierwsze lekcje na uniwersytecie. A tutaj no, Pan Jezus będzie cię zachęcał do tego, żebyś podjął uczniostwo szybciej. Natomiast nie jest to kluczowe dla zbawienia. Jest to kluczowe dla komfortu życia na ziemi. Jest to kluczowe dla tego, żeby mieć radosną społeczność tutaj, w tym nieprzyjaznym świecie, razem ze swoim Bogiem. Bo jeśli ktoś po uwierzeniu nie korzysta z tych przywilejów Syna Bożego, z przywilejów Dziecka Bożego, bo przez wiarę stał się Synem Bożym, to wtedy po prostu no, jest to bardzo, bardzo dziwna sytuacja, ale nie przekreśla zbawienia. Zbawiony jest raz na zawsze zbawiony. Dziecko, nawet jeśli z jakiegoś powodu po urodzeniu nie chce prawidłowo uczestniczyć w rozwoju, to szkodzi samo sobie, ale jest dalej dzieckiem, ale dalej rodzice kochają to dziecko, jeśli są to normalni rodzice, a Bóg jest normalnym rodzicem. Więc tutaj jest to bardzo ważne, żeby to rozumieć. Ja jako ojciec trójki dzieci mogę powiedzieć wyraźnie, że tutaj w tym momencie, kiedy mamy, każde dziecko jest inne. Jedno lubi się bardziej uczyć, drugie lubi się uczyć mniej. I w tym momencie, jako ojciec czwórki dzieci, mam coraz większe rozróżnienie tych właśnie przykładów, tak? Czyli jeżeli weźmiemy sobie rodzinę, gdzie taki właśnie ojciec ziemski ma jedno dziecko, no to chciałby, żeby to dziecko było tak zwanym oczkiem w głowie, jeśli jest normalnym rodzicem, wkłada całą energię w jego rozwój. Gdy ma trójkę dzieci, czwórkę dzieci, to wtedy te swoje siły życiowe przeznacza na czwórkę dzieci. Kiedy ma dzieci ośmioro, to wtedy te siły życiowe jeszcze bardziej są rozproszone. I wtedy widzi to rozróżnienie, ale każde dziecko jest ważne, każde dziecko jest kochane, każde dziecko jest cenne, każde dziecko w innym tempie się rozwija, a być może w ogóle nie chce słuchać rodziców, wtedy szkodzi sobie. Nie przestaje być dzieckiem, ale szkodzi sobie. No i ten właśnie Ewangelia Jana 8, rozdział 31, werset mówi wyraźnie, że tu mamy do czynienia z trwaniem w Słowie i byciem prawdziwym uczniem. Pan Jezus mówi o uczniostwie, a nie o zbawieniu. Używanie tych terminów dwóch zamiennie wprowadza zamieszanie. To są dwie różne rzeczy. Pan Jezus Chrystus powołał ludzi, aby przyszli do Niego. Czyli Pan Jezus jest tą najcenniejszą osobą. Pan Jezus jest tym punktem, do którego mamy przyjść. Pan Jezus jest tym, do którego mamy się zgromadzać. Każdą sytuacją, kiedy mamy zgromadzenie, czy to w niedzielę na łamanie chleba i modlitwę, albo kiedy mamy w środku tygodnia na modlitwę, a w środku na przykład w niedzielę na łamanie chleba i głoszenie słowa. Tam się przejęzyczyłem, więc tutaj mamy trzy rodzaje zgromadzeń w Słowie Bożym
I te trzy rodzaje zgromadzeń są ważne wtedy, kiedy zgromadzamy się do imienia Pana Jezusa Chrystusa, gdzie Pan Jezus Chrystus jest pośrodku. Jak powiedział, oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia mego, tam jestem pośród nich. To jest kluczowe. Jeśli zgromadzają się ludzie z innych powodów, na przykład na wędkarstwo, to tam Pana Jezusa między nimi nie ma. Jeśli zgromadzają się na brydża, to tam nie ma. Jeśli zgromadzają się pośpiewać, nawet chrześcijańskie piosenki, to tam Pana Jezusa pomiędzy nimi nie ma według tej obietnicy. Jest Jego ogólna obecność jako Boga Wszechświata, ale na tej samej zasadzie On jest wtedy w dowolnym miejscu, na przykład też jest w miejscach, gdzie całkowicie Słowo Boże nie jest uznawane. Więc tutaj jednoznacznie widać, że ta szczególna obietnica, oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, tam, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia mego, tam jestem pośród nich. Te obie obietnice są z Mateusza, więc to jest bardzo ciekawe, bo właśnie to jest ta sama sytuacja i dlatego na zgromadzeniach, gdy łamiemy chleb i pijemy z kielicha, to jest powiedziane wyraźnie. To jest powiedziane wyraźnie, że mamy to czynić na pamiątkę Pana Jezusa, zwiastując śmierć Pana Jezusa, aż On przyjdzie. To koresponduje z tymi słowami Pana Jezusa, oto jestem z wami aż do skończenia świata. Bo wtedy, kiedy Pan Jezus przyjdzie, skończy się ten świat, który znamy. A także tutaj, jeśli popatrzymy, to Pan Jezus powołał ludzi, aby przyszli do Niego po zbawienie. I to mamy Mateusza 11, 28. Mateusza 11, rozdział 28, werset mówi wyraźnie: pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Więc chcesz mieć odpocznienie? Odpocznienie to jest to samo znaczenie co sabat. Chcesz mieć sabat pański na wieczność, być w niebie, bo sabat to jest właśnie bycie w niebie. Nie jest to w żadną sobotę. To jest siódmy dzień tygodnia, czyli teraz jesteśmy w piątym dniu tygodnia, oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia, piąty dzień tygodnia. Potem będzie szósty dzień tygodnia, czyli nowe przymierze się zacznie po pochwyceniu, 7 lat po pochwyceniu. Pan Jezus przyjdzie na ziemię i jako Syn Człowieczy będzie rządził laską żelazną na ziemi przez 1000 lat, będzie to szósty dzień, a potem będzie siódmy dzień, wieczność, odpocznienie i wtedy będzie pełen odpoczynek. Więc teraz, jeśli ten obraz mamy, to tutaj widzimy odpocznienie. Chcesz być zbawiony raz na zawsze? Chcesz pójść do nieba? To przyjdź do Pana Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Taka jest obietnica Pana Jezusa. Pan Jezus jest Panem odpocznienia. Pan Jezus jest Panem odpocznienia, jak to wielokrotnie jest powiedziane, czy w innych przekładach jest Panem sabatu. A także Pan Jezus powołał ludzi, którzy poszli za Nim na ścieżce ucznia. I to znajdujemy w Mateusza, 16 rozdział. 24 werset. Mateusza 16, 24. Wtedy rzekł Jezus do uczniów swoich: jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze siebie samego i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Pierwszym punktem jest śmierć, bo krzyż trzeba wziąć i jeśli ktoś brał krzyż w tamtym czasie, to szedł na śmierć. A to oznacza, że trzeba najpierw uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, żeby stary człowiek wraz z Chrystusem został ukrzyżowany i potem iść za Panem Jezusem po narodzeniu na nowo. Są to dwa różne wezwania i nie są synonimami. Gdyby zbawienie i bycie uczniem było tym samym,
Człowiek mógłby zasłużyć na zbawienie, robiąc pewne rzeczy wymagane w uczniostwie. Na przykład Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 26 werset. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 26 werset mówi: jeśli kto idzie do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. I ktokolwiek nie niesie krzyża swego i nie idzie za mną, nie może być uczniem moim. Widzimy wyraźnie. Byłoby to zbawienie z uczynków, ale tego Biblia nie uczy. W tym wersecie Pan Jezus Chrystus po prostu powiedział, że osoba, która trwa w Jego Słowie, to znaczy w Ewangelii Jana 8,31, to ta osoba, która trwa w Jego Słowie, dowodzi, że jest prawdziwym uczniem. Prawdziwym uczniem, a również prawdziwym uczniem kontynuującym to, co zadeklarowała w czasie uwierzenia. Oczywiście może być tak, że ktoś myśli o sobie, że trwa w Słowie Bożym, ale jest niewierzący. Jest to najbardziej pożałowania godna osoba. Praktykujący, niewierzący. To jest bez sensu. Jedzcie i pijcie, bo jutro pomrzecie, jeśli nie chcecie uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, bo wtedy byłoby wam lepiej, gdybyście się nigdy nie urodzili. Więc moja rada jest taka: uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, przestań ufać sobie, przestań wierzyć sobie, przestań wierzyć w siebie, tylko uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze. Pan Jezus Chrystus za każdego, kto Jemu wierzy, umarł na krzyżu Golgoty i ta ofiara jest wystarczająca, aby zgładzić wszystkie grzechy wszystkich wierzących Jemu ludzi. Więc jeśli nie jesteś jeszcze w pełni pewien, że jesteś zbawiony, uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. I to zbawiony nieutracalnie, bo zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie i tego uczy całe Pismo Święte. Nie ma nigdzie w Biblii ani jednego wersetu, ani jednej myśli, która mogłaby podważać naukę o tym, że zbawienie jest zawsze z łaski, przez wiarę. W każdym okresie czasu zawsze było z wiary w Boga, wiary w Pana Jezusa Chrystusa, bez uczynków, bez jakichkolwiek wymogów wierności. Bo jest to wyraźnie powiedziane, że wiara. Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, więc jest to typowy przykład poganina, który bez zakonu został zbawiony, uwierzywszy Jezusowi Chrystusowi. Mamy przykład Dawida, który uwierzył i został zbawiony niezależnie od zakonu. I także teraz mamy niezależnie od zakonu zbawienie z łaski na podstawie wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Kto wierzy w Pana Jezusa, jest zbawiony raz na zawsze. I w przyszłości też zbawienie będzie tylko z łaski, bez uczynków, na podstawie wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Niech Bóg ci błogosławi.